Rock Radio. Szanowni, Jarocin, festiwal Legenda. Tam swoje kariery zaczynały legendy polskiej sceny rock'n'rollowej. Wy będziecie mogli dołączyć do nas w tym roku, ponieważ Rock Radio jest szczęśliwym patronem tegorocznej edycji festiwalu. Jestem całkiem podekscytowany występem w Jarocinie, bo to będzie mój pierwszy występ w Jarocinie. W tym prehistorycznym Jarocinie, czyli przed 89 rokiem, byłem tylko raz, w 88 roku. Raz byłem w Jarocinie w charakterze jurora, to było w roku 2005 czy 2008. A poza tym byłem zawsze fanem Jarocina, jako dzieciak słuchałem kaset z zespołami Varieté, Made in Poland itd., itd. Moskwa, Sikiera. Festiwal sprzed 89 roku wytworzył to wszystko, co dziś historycy określają jako tak zwany trzeci obieg, czyli kontrkulturę zdecydowanie antyreżimową, a jednocześnie bez jakichkolwiek związków z opozycją demokratyczną. Wspaniały czas. Armia, Kult, Tila, KSU i wielu, wielu innych artystów pojawiło się do tej pory na scenach, na deskach jarocińskiej sceny. Ekscytowaliśmy się straszliwie Jarocinem, tym co przywozi nasi koledzy, którzy kochali jeździć w ten tłum i pogować. Ja do tego zbioru ludzi nie należałem, ponieważ po prostu bardzo nie lubię tłumu, wolę małe gremia ludzkie, ale koniec końców się okazuje, do tego Jarocina trafię, co mnie bardzo cieszy. Kiedy byłem mały, zawsze chciałem pojechać do Jarocina. Słuchałem właśnie takiej muzyki, która była tam grana. Słuchałem artystów, którzy występowali na jarocińskich scenach. Była to dla mnie swoista legenda. Marzyłem o tym, by pojechać. No ale jako, że byłem grzecznym chłopcem, słuchałem się swoich rodziców i nigdy nie udało mi się przekonać do tego i do tego, by na tym festiwalu się pojawić. Jarocińskie Rytmy Młodych to tradycja konkursu, z którego wyłaniała się polska scena rockowa i polska scena alternatywna przez całe dziesięciolecia. To nowe otwarcie, to nowa sytuacja, która pojawia się w historii festiwalu, która to historia trwa od lat, oczywiście z przerwami, oczywiście z pewnymi zamieszaniami i zmianą frontów. Mam nadzieję, że od tego roku wszystko pójdzie gładko i wszystko pójdzie sprawnie. Nowi artyści, nowy pomysł, nowa koncepcja na festiwal. Mam nadzieję, że to wszystko ładnie zagra. Mam nadzieję, że to przedsięwzięcie, czyli Jarocińskie Rytmy Młodych, nie okażą się kolejnym talent show, ale czymś takim naprawdę realnym. Realną sceną, z realną publicznością i realnym później sukcesem w tak zwanej inżynierii ludzkiego gustu. W tym roku kolejni wyjątkowi artyści od 17 do 19 lipca. Przyjdźcie do Jarocina w tym roku, ponieważ będzie się działo. Rock Radio bierze patronat nad wszystkimi wydarzeniami, a my pokażemy Państwu polskie gówno, jakiego się jeszcze nie widzieli, bo mamy. Polecam. Zapraszam. W imieniu swoim i całej ekipy Rock Radia bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na tegoroczną edycję Jarocińskiego Festiwalu. 17-19 lipca w Jarocinie. Bądźcie z nami, będzie super. Do zobaczenia. Hell yeah!